Zastanawiałeś się kiedyś, jakbyś był porywany przez wzburzone fale życia, niezdolny znaleźć kotwicę, na której się utrzymać? Nie jesteś sam. Wszyscy doświadczamy momentów niepewności, lęku i strachu. Presja zewnętrznych oczekiwań, walka z własnymi demonami wewnętrznymi to jakbyśmy byli uwięzieni w niekończącej się burzy. Ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje sposób, aby znaleźć spokój w chaosie, odkryć bezpieczną przystań pośród sztormu? O tym traktuje ten film. Zbliżamy się do starożytnych lekcji stoicyzmu, filozofii, która nie tylko stawiała czoła wyzwaniom życia, ale też je przyjmowała z otwartymi ramionami. W tym filmie razem nauczymy się, jak żyć stoicko, jak zamieniać strach w odwagę, niepewność w akceptację, a ból w rozwój. Jeśli więc kiedykolwiek czułeś ciężar świata na swoich barkach, jeśli lęk i strach to twoi częstym towarzysze, wiedz, że na końcu tunelu jest światło. Razem odkryjemy, jak je znaleźć, jak żyć z odpornością, celem i spokojem, nawet w najciemniejszych chwilach. Czas stawić czoła naszym lękom razem i odkryć siłę tkwiącą w każdym z nas. To Twoje zaproszenie do podróży odkrywania siebie i przemiany. Dołącz do nas i odkryj, jak żyć stoicko. Przejdźmy do pierwszego punktu. Ale najpierw sprawdź, czy jesteś już zapisany na kanał, ponieważ na tym kanale otrzymasz doskonałe filmy, takie jak ten, które poprawią Twoje życie i rozwój osobisty. Zapoznajmy się z atarakcją, fascynującym pojęciem stoickiej filozofii, które reprezentuje niezachwiany spokój w obliczu życiowych wyzwań. Wyobraź sobie być pośrodku gwałtownej burzy, gdzie fale i wiatr są nieustępliwe, a niebo to groźna, szara masa. Nawet w takiej sytuacji zachowujesz spokój, twoje oczy skupione na horyzoncie, jasny przykład działania ataraxii. Ta zdolność do zachowania niezachwianego spokoju jest czymś, do czego możemy dążyć na co dzień. Codziennie stajemy w obliczu własnych burz, czy to w pracy, w osobistych relacjach, czy w wyzwaniach zdrowotnych. Zachowanie spokoju nie oznacza ignorowania tych problemów, ale raczej stawienie im czoła z czystym umysłem i spokojnym sercem. Ważne jest kultywowanie tego spokoju, co podkreślił Marek Aureliusz, jeden z najbardziej znanych filozofów stoickich, który nauczył nas, że prawdziwy spokój pochodzi z dobrego uporządkowania umysłu. Widzenie każdego wyzwania jako okazji do zachowania spokoju i opanowania jest cenną umiejętnością. Aby stawić czoło wyzwaniom z takim spokojem i jasnością, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i zachowanie właściwej perspektywy. Osobiście stosuję rytuały wzmacniające moją odporność psychiczną, takie jak poranna medytacja i wizualizacja. Te praktyki pomagają mi stawić czoła codziennym wyzwaniom z spokojem, chroniąc mnie przed impulsywnymi reakcjami i utrzymując mój umysł jasny, nawet pod presją. Ponadto techniki takie jak uważność są niezwykle pomocne. Skupiając się na teraźniejszości, możemy zmniejszyć rozproszenie spowodowane troskami o przyszłość czy żalami za przeszłość. Zachowanie pozytywnego dialogu wewnętrznego jest również kluczowe. Gdy napotykam problemy, przypominam sobie, że to też minie, co pomaga przekształcić niepokój w bardziej znośny stan spokoju. Ataraksja ułatwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji, zgodnych z naszymi długoterminowymi wartościami, oraz stanowi antidotum na tendencję podejmowania reaktywnych decyzji pod wpływem stresu. Aby jeszcze bardziej rozwijać ten stan, polecam praktyki takie jak wizualizacja negatywna gdzie wyobrażamy sobie najgorsze możliwe scenariusze, aby lepiej przygotować się na niespodziewane, oraz prowadzenie dziennika wdzięczności, który wzmacnia pozytywne podejście i głęboki spokój. W ten sposób stopniowo możesz znaleźć się coraz bliżej trwałego spokoju i siły wewnętrznej. Pamiętaj, jak nauczył nas epiktet, nie powinniśmy pragnąć, aby rzeczy działy się tak, jak chcemy, ale raczej chcieć, aby działy się tak, jak się dzieją, wtedy znajdziemy szczęście ataraksja więc nie jest celem, ale ciągłą podróżą odkrywania siebie i osobistego wzrostu, całkowicie w twoim zasięgu. Opanowanie woli to fundamentalny proces przekraczania wyzwań, które wydają się nie do pokonania. Kiedy stoimy przed trudnościami, gdzie zasoby są ograniczone, a czas jest stałym przeciwnikiem, prawdziwa walka toczy się nie tylko na polu umiejętności, ale także w sferze siły woli. To nie tylko kluczowy element sukcesu, ale także sama esencja przekształcania przeciwności w możliwości. Siła woli może być postrzegana jako stoicka forteca coś, co buduje się poprzez świadome i przemyślane treningi. Trudność zadania, jak zauważyli wielu filozofowie stoicy, nie mierzy się przez wysiłek fizyczny, który wymaga, ale przez zaangażowanie siły woli w jego wykonanie. Na przykład w sytuacji zawodowej, gdzie projekt nie posuwa się naprzód, a pokusa poddania się jest wielka, to idealny moment, aby wzmocnić swoją wolę. Każda napotkana przeszkoda może być okazją do rozwoju charakteru i wytrwałości. Trening woli jest podobny do treningu mięśni. Wymaga regularności, wysiłku i przede wszystkim skutecznych technik. Jedną z technik, którą osobiście wprowadziłem, było podzielenie dużych zadań na mniejsze i bardziej zarządzalne części. To nie tylko odciąża umysł, ale także zapewnia małe zwycięstwa. Które zwiększają ogólną motywację. Na przykład, gdy stoisz przed obszernym raportem, zacznij od zorganizowania każdej sekcji przed napisaniem, co może przekształcić przytłaczające zadanie w serię łatwiejszych kroków do zarządzania. Innym wielkim wrogiem woli jest prokrastynacja. Jej pokonanie wymaga więcej niż tylko chęci, wymaga żelaznej samodyscypliny. Skuteczną strategią, którą przyjąłem, było ustalenie ścisłego harmonogramu i surowe jego przestrzeganie. Co pozwoliło, aby każda czynność miała określony i ograniczony czas. To nie tylko pomogło mi szanować mój własny czas i czas innych, ale także znacząco zwiększyło moją produktywność. Przemyślając postaci historyczne, takie jak Marek Aureliusz, widzimy, jak zaangażowanie w stoicyzm pomogło mu zarówno w kampaniach wojskowych, jak i w zarządzaniu cesarstwem rzymskim. Jego dziennik, Rozmyślania, pokazuje, jak siła woli splata się z refleksją osobistą i dążeniem do dobra większego. Codziennie podejmował decyzje, które wpływały nie tylko na jego własne życie, ale także tysiące innych, zawsze kierując się filozofią stoicką. Dlatego zachęcam cię do postrzegania tych historii i strategii nie tylko jako odległych opowieści, ale jako praktyczne narzędzia do radzenia sobie z własnymi walkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z wzmocnioną i dobrze wyszkoloną wolą będziesz gotowy stawić czoła każdej przeciwności. Odkryjesz, że prawdziwa moc tkwi w panowaniu nad sobą i przekształcaniu każdej przeszkody w stopień do sukcesu. Akceptacja i odporność to potężne koncepcje, niezbędne do nawigowania przez burze życia, zarówno te dosłowne, jak i metaforyczne. Kiedy ciemne chmury zbierają się, a wiatr zaczyna mocno wiać, zagrażając wszystkiemu, co zbudowaliśmy, kluczowe jest przypomnienie sobie słów stoickiego filozofa Epikteta. Siła nie tkwi w opieraniu się wiatrowi, lecz w umiejętności ustawienia żagli. Ta metafora uczy nas skierowania naszych energii i dostosowania naszego podejścia do życia, aby rozwijać głęboką akceptację i trwałą odporność. Z mojego osobistego doświadczenia nauczyłem się, że akceptacja tego, co nie może zostać zmienione, nie oznacza rezygnacji, lecz rozpoznanie, że niektóre aspekty naszej rzeczywistości są po prostu poza naszą kontrolą. Kilka lat temu, kiedy straciłem bardzo ukochaną pracę z powodu cięć budżetowych, Początkowo ogarnęła mnie desperacja. Jednak szybko zdałem sobie sprawę, że nie mogę zmienić sytuacji ekonomicznej firmy, ale mogę zmienić moją reakcję na trudności. Rozwinięcie odpornego podejścia oznacza zamienienie bólu w możliwość wzrostu. Kiedy stajesz w obliczu wyzwania, zastanów się, co mogę z tego wynieść. Zamiast koncentrować się na problemie, skoncentruj swoją energię na poszukiwaniu rozwiązań lub alternatyw. Adaptacja do trudnych sytuacji wymaga elastycznego umysłu i otwartości na nowe możliwości. Podczas okresu przymusowej bezczynności postanowiłem wykorzystać wolny czas na rozwijanie umiejętności i kształcenie się w obszarach, które zawsze mnie interesowały, ale na które nigdy nie miałem czasu. To nie tylko poprawiło moją atrakcyjność na rynku pracy, ale także dało mi nowe poczucie celu. Znalezienie siły wśród niepewności to jedno z najważniejszych wyzwań, z jakimi się spotykamy. Praktyki takie jak codzienna medytacja i refleksja mogą bardzo pomóc. Każdego ranka poświęcam kilka minut na medytację, skupiając się na tym, za co jestem wdzięczny. Ten zwyczaj pomógł mi zachować spokój i optymizm, nawet gdy przyszłość wydawała się niepewna. Praktykowanie akceptacji i odporności to nie jest proces, który opanowuje się z dnia na dzień. Lecz ciągła droga uczenia się i adaptacji. Ćwiczeniem, które okazało się DLA mnie szczególnie przydatne, jest prowadzenie pamiętnika. Codziennie wieczorem zapisuję wyzwania, z którymi zmierzyłem się w ciągu dnia i jak na nie odpowiedziałem. Dzięki temu mogę nie tylko zobaczyć swój postęp, ale także zidentyfikować obszary, w których mogę się poprawić. Jak widać, rozwijanie akceptacji i odporności to osobista podróż pełna wzlotów i upadków. Jednak uzbrojeni w stoicką mądrość i zaangażowanie w nasz osobisty rozwój, możemy stawić czoła każdej burzy z gracją i siłą. Pamiętajmy słowa Mark Aureliusza, innego wielkiego filozofa stoickiego. Nasze życie jest tym, czego nasze myśli go uczynią. Spraw, aby twoja umysł była twoim sojusznikiem, a nie będzie przeszkód, których nie możesz pokonać. Życie w teraźniejszości to sztuka, która zaczyna się od najprostszych chwil, takich jak spokojny spacer po parku, gdzie absorbuje się każdy detal, zieleń drzew, niebieskie niebo usiane chmurami jak bawełna. Oddychasz głęboko, czując świeże powietrze wypełniające Twoje płuca. Ten moment, tak prosty i zwyczajny, uchwyci esencję bycia prawdziwie obecnym, doświadczania życia dokładnie tak, jak się prezentuje. Marco Aureliusz, wielki filozof stoicki, radził nam, abyśmy każdego ranka uznawali przywilej bycia żywym, oddychania, myślenia, cieszenia się i kochania. To myślenie rezonuje z praktyką uważności, umiejętnością bycia całkowicie obecnym, byciem w pełni tam, gdzie jesteś, nie pozwalając umysłowi wleccie w przyszłe zmartwienia ani przeszłe żale. Osiągnięcie tego stanu pełnej świadomości jest wyzwoleniem, ale jak możemy go skutecznie kultywować? Pierwszym krokiem jest uznanie, że nasz umysł często ucieka w przyszłość, kreując scenariusze, które rzadko się spełniają lub zaplątuje się w przeszłe wydarzenia, których nie możemy zmienić. Ten nawyk nie tylko wyczerpuje nas emocjonalnie, ale także uniemożliwia nam docenianie i cieszenie się obecnym momentem. Uważność pojawia się jako potężny sojusznik w tym procesie, wymagając świadomej zmiany naszej percepcji i ciągłego wysiłku, prawie jak trening zaniedbanego przez długi czas mięśnia. Na przykład, kiedy piszę te słowa, skupiam się na dotyku klawiszy pod moimi palcami i rytmicznym dźwięku mojego oddechu pozwalając sobie być całkowicie zaangażowanym w zadanie, które mam przed sobą. Ten rodzaj praktyki można zastosować we wszystkich aspektach życia. Kiedy jesz, naprawdę smakujesz każdy kęs, czy jesteś rozproszony, być może oglądając telewizję? A kiedy rozmawiasz z innymi, naprawdę słuchasz, czy już myślisz o swojej następnej odpowiedzi? Uważność uczy nas powrotu do teraźniejszości poprzez proste, ale głębokie praktyki. Praktycznym ćwiczeniem, które możesz wypróbować, jest świadome obserwowanie. Wybierz przedmiot wokół siebie może to być roślina, książka, a nawet twoja ręka i obserwuj go przez całą minutę. Badaj każdy aspekt tego przedmiotu, jego kolor, teksturę i sposób, w jaki światło na niego pada. Zauważysz, jak ten prosty akt może oczyścić twoje myśli i solidnie cię zakotwiczyć w teraźniejszości. Inną pomocną strategią jest medytacja oddechowa. Zamknij oczy i skup się tylko na swoim oddechu. Poczuj powietrze wchodzące i wychodzące z twoich płuc. Jeśli twój umysł zboczy na bok, delikatnie, ale stanowczo, poprowadź go z powrotem do twojego oddechu. Ta metoda nie tylko uspokaja umysł, ale także wzmacnia twoją zdolność do pozostawania obecnym. Uważność uwalnia nas z szponów żalu i niepokoju, pozwalając nam smakować życie, ciesząc się każdym momentem w pełni i znajdując zadowolenie w teraz, zamiast dręczyć się tym, co mogło być lub obawiać się tego, co może nadejść. Dlatego zachęcam Cię do praktykowania uważności nie jako kolejnego zadania, ale jako sposobu doświadczania każdego aspektu życia z odnowionym zdumieniem i wdzięcznością. Pamiętaj, że bycie obecnym to nie jest coś, co po prostu się dzieje, to świadomy wybór, który wymaga praktyki i zaangażowania. Jesteś gotowy, aby rozpocząć tę podróż? Twoja uważność czeka na Ciebie tutaj i teraz, w tym dokładnym momencie. W drodze życia wielu z nas poszukuje latarni morskiej, która prowadziłaby nasze decyzje i działania do znaczącego celu. Być może już odczuwałeś potrzebę znalezienia jasnego kierunku, wiedząc, że każdy twój krok przyczynia się do lepszej wersji samego siebie. Dziś chcę się zastanowić nad możliwą ścieżką, prowadzoną przez światło cnoty, które działa jak wewnętrzny kompas, kierując nas nie tędy, gdzie najłatwiej, lecz gdzie najprawidłowiej. Życie zgodne z naszymi wartościami nie zawsze jest najprostszym zadaniem, szczególnie gdy stajemy w obliczu codziennych presji, które mogą nas skusić do naruszenia tych ideałów. Niemniej jednak, jak przypomina nam myślenie stoickie, pełne życie jest przesiąknięte wyzwaniami. Zanurzmy się więc w cnotach stoickich mądrość, odwaga, sprawiedliwość i umiarkowanie. Każda z tych cnot nie tylko określa cechę charakteru, ale także oferuje niezbędne narzędzia do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Mądrość to światło, które oświetla ścieżki, ukazując rozwiązania tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody. Jest to stosowana wiedza, która w trakcie gorącej dyskusji pozwala znaleźć słowa, które uspokajają i budują, zamiast niszczyć. Odwaga z kolei to odwaga w utrzymaniu się wobec swoich lęków i przeciwności. Nie jest to brak strachu, lecz decyzja o działaniu pomimo niego. Wyobraź sobie konieczność przemówienia publicznego, zadanie, które zawsze cię przerażało. Odwaga to wewnętrzna siła, która pcha cię na scenę, by podzielić się swoimi pomysłami. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, ta cnota zachęca nas do spojrzenia poza nasze osobiste interesy. W świecie, który często nagradza egoizm, działać zgodnie z prawością to wybór bycia sprawiedliwym. Uważać dobro innych za równie ważne jak własne. Pomyśl o sytuacjach, w których pomagałeś koledze z pracy, nie oczekując niczego w zamian, po prostu dlatego, że było to właściwe. Umiarkowanie, czyli umiejętność umiarkowania naszych pragnień i pasji, jest być może jedną z najtrudniejszych cnot do kultywowania w świecie natychmiastowej gratyfikacji, ale satysfakcja z odmówienia sobie chwilowej przyjemności, bo wiesz, że istnieje większe dobro na dłuższą metę, jest esencją tej cnoty. Praktyka tych cnot prowadzi nas do bardziej etycznego i szanującego życia, ale także bardziej pełnego i znaczącego. Każda decyzja podejmowana zgodnie z cnotą wzmacnia nasz charakter i pogłębia naszą osobistą satysfakcję. Historie postaci takich jak Marek Aureliusz, który dążył do sprawowania rządów zgodnie z prawością i mądrością, czy Nelson Mandela, który wykazywał niezłomną odwagę i zobowiązanie do sprawiedliwości, inspirują nas do naśladowania ich przykładów. Więc następnym razem, gdy staniesz na rozdrożu, zapytaj się, co zrobiłby najmądrzejszy, najbardziej sprawiedliwy, najbardziej umiarkowany. Pozwól, by cnota oświetliła twoją drogę, a odkryjesz, że chociaż trasa może być bardziej wymagająca, to zdecydowanie prowadzi do prawdziwego znaczenia i osobistej realizacji. I jako stoickie przypomnienie, zabierz ze sobą te słowa Marka Aureliusza. Najlepszym rodzajem zemsty jest nie być jak twój wróg. No więc zbliżamy się już do szóstego punktu i zauważyłem, że jeszcze nie zostawiłeś lajka like pod tym filmem. Jest to bardzo ważne, aby YouTube kontynuował promowanie naszej treści, dzięki czemu będziemy nadal Ci pomagać. Dlatego już zostaw lajka like pod tym filmem, a to jest zupełnie za darmo. Znaczenie samowiedzy to temat, który rozbrzmiewa przez wieki, niezbędny DLA każdej osoby poszukującej rozwoju i osobistej mądrości. Poprzez nauki filozofii stoickiej dowiadujemy się, że poznanie samego siebie stanowi podstawę, na której możemy zbudować życie zrównoważone i odporne. Wyraźnie pamiętam dzień, kiedy słowa Epikteta, starożytnego filozofa stoickiego, głęboko rezonowały we mnie. Poznaj samego siebie i nie martw się tym, co inni o tobie myślą. W tamtym czasie przechodziłem przez okres niepewności i wątpliwości, szukając odpowiedzi w niewłaściwych miejscach. To zdanie spowodowało intensywną refleksję na temat tego, kim naprawdę byłem i czego chciałem osiągnąć. Zrozumiałem, że aby stawić czoło trudnościom z siłą i równowagą, konieczne było najpierw poznanie moich własnych sił i słabości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są twoje prawdziwe mocne strony? Czy byłeś zupełnie uczciwy wobec samego siebie, jeśli chodzi o swoje słabości? Ten proces osobistego badania jest fundamentalny DLA każdej osoby, która pragnie nie tylko żyć, ale i kwitnąć autentycznie. Aby pogłębić moją samoświadomość, przyjąłem codzienne praktyki, takie jak medytacja, chwila poświęcona refleksji, oraz prowadzenie osobistego pamiętnika, w którym zapisywałem nie tylko wydarzenia i myśli, ale także moje emocjonalne reakcje na nie. Zachęcam Cię do wypróbowania tych technik. Możesz być zaskoczony odkryciami dotyczącymi swojego charakteru i motywacji. W miarę rozwoju mojej samoświadomości wzrastała również moja zdolność podejmowania mądrzejszych i bardziej dojrzałych decyzji. Każda decyzja stała się odzwierciedleniem moich wartości, a nie oczekiwań innych. To uwolniło mnie od wielu presji społecznych i umożliwiło wyznaczenie bardziej autentycznego kursu w kierunku moich celów. Wyobraź sobie, jakie to byłoby. Podejmować decyzje, które są w pełnej harmonii z tym, kim naprawdę jesteś, wśród najskuteczniejszych ćwiczeń, które znalazłem w celu zwiększenia samoświadomości, były głębokie rozważania. Na przykład w sytuacjach konfliktowych, zamiast reagować natychmiast, zadawałem sobie pytanie, która część tego jest naprawdę ważna dla mojego rozwoju. Czy działam zgodnie ze swoimi zasadami stoickimi, czy też kieruję się przemijającymi emocjami? Ta praktyka pomogła mi lepiej zrozumieć moje motywacje i wyrównać moje działania z nimi. Poprzez te introspekcje każdy krok i każda decyzja stały się okazją do potwierdzenia mojego charakteru i zbliżenia się bardziej do stoickiej cnoty. Zachęcam cię do podjęcia własnej podróży poznawczej. Nie będzie to łatwe, a czasami tak głębokie spojrzenie w siebie może być dezorientujące. Jednakże pamiętaj, co powiedział Marek Aureliusz. Lustro duszy jest czyste. Wystarczy je przetrzeć, aby ujrzeć światło Twojego prawdziwego ja. Dlatego pielęgnuj swój umysł, poznaj siebie i pozwól sobie na życie pełne świadomości i autentyczności. Odważysz się rozpocząć tę podróż po samopoznaniu? Twoja osobista historia może być równie odkrywcza i przemieniająca, jak ta, którą Ci opowiedziałem. Kontrola emocji jest jednym z filarów filozofii stoickiej, a ta umiejętność staje się szczególnie cenna, gdy znajdujemy się pośrodku trudnych sytuacji. Wyobraź sobie scenariusz, w którym wszystko wydaje się działać przeciwko tobie, twoje serce szybciej bije, a napięcie gromadzi się w każdym zakamarku twojego ciała. To w tym dokładnym momencie masz okazję wykazać się kontrolą emocji, jedną z najpotężniejszych zasad stoicyzmu. Pozwól, że podzielę się, jak nauczyłem się zachować spokój wśród emocjonalnych burz. Kilka lat temu, zmierzyłem się z istotnym kryzysem osobistym, w którym emocje groziły przepełnić się jak silne fale uderzające o klify. Wtedy przypomniała mi się fraza z medytacji Marka Aureliusza Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to i znajdziesz siłę. To proste, lecz potężne motto stało się moim mantrą w czasach kryzysu. Wdrożyłem strategię, którą studiowałem w tekstach stoickich, czyli premedytację zła, znana jako premeditatio malorum. Każdego ranka, zanim rozpocząłem dzień, poświęcałem czas na wizualizację wyzwań, jakie mogłyby się pojawić i jak na nie odpowiedzieć spokojem i racjonalnością. Ta praktyka przygotowywała mnie mentalnie na każdą ewentualność, pomagając mi zarządzać i regulować moje emocje, gdy rzeczywiście pojawiały się trudne sytuacje. Inną niezwykle wartościową techniką, jaką odkryłem, jest dystans emocjonalny lub to, co stoicy nazywają obiektywizacją. Zamiast mówić jestem zirytowany, zmieniłem swoją perspektywę i zacząłem mówić: Irytacja jest obecna. Ta zmiana w sposobie formułowania moich myśli pomagała mi pamiętać, że emocje są przemijające i nie definiują mojej istoty, pozwalając mi obserwować swoje emocje jak przelotne chmury na niebie mojego umysłu, unikając porywów emocjonalnych. Zauważyłeś kiedyś, jak w momentach intensywnych emocji łatwo jest stracić z oczu nasze zasady, i reagować w sposób, który potem żałujemy. To tutaj mądrość stoicka ujawnia się jako nieoceniony przewodnik. Stoicy wierzą, że prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do wyboru naszej reakcji na każdą sytuację. Nie możemy kontrolować tego, co się z nami dzieje, ale możemy kontrolować, jak na to reagujemy. Aby zachować opanowanie w każdej sytuacji, stoicy stosują jeszcze jedną fundamentalną technikę powrót do chwili obecnej. W środku gorącej dyskusji, na przykład, robię sobie przerwę i koncentruję się na moim oddechu. Obserwuję każde wdechnięcie i wydechnięcie, powracając do spokoju. To proste działanie centruje mnie i przywraca mnie do teraźniejszości, pozwalając mi działać z rozsądku, a nie z emocji. Te strategie nie są tylko przydatne w czasach kryzysu, ale są codziennymi narzędziami do kultywowania spokoju i wewnętrznej siły. Ich praktykowanie pozwala nie tylko poprawić twoje samopoczucie, ale także stajesz się latarnią spokoju DLA innych. Pamiętaj, jak powiedział Seneca: największa część postępu to chęć postępu. Zachęcam cię do przyjęcia tych praktyk stoickich w twoim codziennym życiu i zobaczysz, jak transformują twoją zdolność do kontroli emocji i mądrość w radzeniu sobie z wyzwaniami, które się pojawiają. Moc wdzięczności jest siłą transformującą, i chciałbym Cię zaprosić do jej odkrycia niejako nudnego ćwiczenia ale jako emocjonującej przygody w kierunku twojego własnego szczęścia. Wyobraź sobie na chwilę, że gdy się budzisz, pierwszą myślą, która przechodzi przez twoją głowę, jest głębokie poczucie wdzięczności. To nie tylko powierzchowna wdzięczność za rzeczy materialne, które posiadasz, ale prawdziwe uznanie za życie samo w sobie, za samo oddychanie i za możliwości, jakie każdy nowy dzień niesie. Odkryłem wdzięczność w pewnym momencie mojego życia, kiedy wszystko wydawało się być pozbawione sensu, gdy tkwiłem w wirze negatywności i frustracji. Każdy dzień wydawał się tylko echem poprzedniego. Ale to wtedy natknąłem się na zdanie Epikteta, filozofa stoickiego, które mówiło: Tylko wtedy, gdy doceniamy to, co mamy, możemy naprawdę być wolni. To cytowanie radykalnie zmieniło moją perspektywę. Zacząłem codziennie praktykować wdzięczność. Jeszcze zanim wstałem z łóżka, poświęcałem kilka minut na przemyślenie trzech rzeczy, za które byłem wdzięczny. Na początku były to dość podstawowe rzeczy. Dziękowałem za swoje zdrowie, za dach nad głową i za jedzenie na stole. Ale z czasem zacząłem dostrzegać małe rzeczy, jak uśmiech obcego, piękno drzewa na mojej drodze do pracy, czy spokój bezgłośnej nocy. Te codzienne praktyki zmieniły moją perspektywę. Zacząłem zauważać, że niezależnie od okoliczności, zawsze było coś, za co mogłem być wdzięczny. Wprowadziłem strategie, które pomagały mi utrzymać ten stan umysłu. Jedną z nich było prowadzenie dziennika wdzięczności. Każdej nocy przed snem zapisywałem trzy nowe rzeczy, za które byłem wdzięczny tego dnia, licząc zarówno duże wydarzenia, jak i małe szczegóły. Inną strategią było zmienienie mojego wewnętrznego dialogu. Za każdym razem, gdy zaskakiwałem się myśleniem negatywnie o jakiejś sytuacji, starałem się odwrócić myślenie i znaleźć coś pozytywnego w tej samej sytuacji. Na przykład, jeśli frustracja brała górę, bo utknąłem w korku, Zmieniałem swoje myślenie na. To daje mi czas na posłuchanie mojego ulubionego podcastu. To powiązanie między wdzięcznością a stoicką mentalnością akceptacji stawało się dla mnie coraz bardziej jasne. Akceptacja nie oznacza rezygnacji, ale rozpoznania i docenienia tego, co jest, bez pragnienia, aby było inaczej. W tej akceptacji tkwi głęboki pokój płynący z tego, że chociaż nie możemy kontrolować wszystkiego, co nam się przydarza, możemy kontrolować, jak na to reagujemy. Zachęcam Cię do rozwijania swojej własnej regularnej praktyki wdzięczności. Możesz zacząć od czegoś tak prostego jak dziękowanie za każdy posiłek, za każdą chwilę odpoczynku, za każdą interakcję, która Cię wzbogaca. Pamiętaj, że wdzięczność nie tylko poprawia Twoje życie, ale także ma moc zmieniania życia tych wokół Ciebie. Gdy wyrażasz wdzięczność, nawet za najmniejsze rzeczy promieniujesz pozytywną energią, która jest zaraźliwa. Wdzięczność to nie tylko uczucie. To potężne narzędzie do szczęścia i dobrego samopoczucia. Jak powiedział Marek Aurelius, inny wielki stoik, jakość naszych dni jest określana przez to, jakie doceniamy. Dlatego pielęgnuj myśli wdzięczności i obserwuj, jak twoje życie się zmienia. Zapewniam cię, że ta podróż jest tego warta. Cofnięcia się, ale coś wewnątrz ciebie sugeruje, że zamiast ustępować, powinieneś skoczyć. To jest decydujący moment, prawdziwa konfrontacja ze strachem, gdzie dokonany przez ciebie wybór może całkowicie zmienić bieg twojego życia. Choć nigdy dosłownie nie stałem na skraju urwiska, spotkałem się z sytuacjami, które wymagały skoku wiary, momentami, kiedy strach był równie intensywny jak wiatr bijący w twarz. Inspirując się Epiktetem, mądrym stoikiem, który stwierdził, że tylko wtedy, gdy stawiamy czoła naszym lękom, odkrywamy prawdziwe rezerwy siły, które tkwią w naszym wnętrzu. Nauczyłem się zamieniać strach w siłę napędową DLA osobistego rozwoju. Rozważ związek między strachem a możliwością rozwoju. W każdej sytuacji, z jaką się spotkałem, odkryłem, że strach był tylko preludium do rozszerzenia mojej osobistej zdolności. Pamiętam na przykład pierwszy raz, gdy musiałem przemówić publicznie. Strach przed pomyłką i obawa przed oceną innych były przytłaczające. Jednakże konfrontując się z tymi lękami, nie tylko przeżyłem doświadczenie, ale także odkryłem pasję do wymowy i talent do komunikacji, którymi nie znany. Aby zmierzyć się i pokonać nasze lęki z odwagą stoicką, kluczem jest przygotowanie i refleksja. Za każdym razem, gdy pojawia się strach, zatrzymuję się, aby go przeanalizować. Pytam samego siebie, co najgorszego może się wydarzyć i jaka jest prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Częściej niż się wydaje, okazuje się, że obawy są mniej prawdopodobne lub katastrofalne niż strach sugeruje. Przygotowanie się do konfrontacji z najbardziej obawianymi scenariuszami dało mi odwagę do działania pomimo strachu. Przemiana strachu w siłę napędową do działania to kolejny transformujący aspekt. Zamiast pozwalać, by strach mnie paraliżował, wykorzystuję go jako katalizator do przodu. Ta przemiana nie jest ani prosta, ani natychmiastowa ale jest niesamowicie satysfakcjonująca. Wyobraź sobie, że strach jest jak nagromadzona energia w sprężynie. Kiedy ją uwolnisz, ta energia popycha cię naprzód z odnowioną siłą. Znaczenie stawiania czoła naszym lękom Dela, osiągnięcia naszego potencjału jest ogromne. Gdybym nigdy nie stanął w obliczu strachu przed porażką, nigdy nie odkryłbym nowych umiejętności i sił. Każdy pokonany strach to o jeden mur mniej między tobą a twoimi najśmielszymi marzeniami. Ty, w tym konkretnym momencie możesz być o jedno odważne działanie od zupełnie nowego życia. Rozważ przykład Anny Torres, młodej kobiety, która pomimo strachu przed ciemnością i zamkniętymi przestrzeniami dołączyła do zespołu ratowników w jaskiniach. Jej determinacja, aby pokonać swoją fobię, nie tylko uratowała życie podczas krytycznej misji, ale także zamieniła jej własny strach w świadectwo odwagi. Zapraszam cię do zastanowienia się nad własnymi lękami. Pomyśl jak każdy z nich reprezentuje ukrytą możliwość Twojego osobistego i zawodowego rozwoju. W mojej podróży w poszukiwaniu większej spokoju i emocjonalnej wolności odkryłem potężne narzędzie sztukę odczepienia się. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś w środku lasu, obserwując drzewa, które delikatnie kołyszą się na wietrze. Po prostu obserwujesz, nie próbując kontrolować kierunku wiatru ani szelestu liści. Ten stan prostego obserwowania, bez prób zmiany czy przywiązania, Uchwyci istotę odczepienia się. Odczepienie się, często źle rozumiane jako obojętność lub brak zainteresowania, jest w rzeczywistości zaproszeniem do uwolnienia się od tyranii naszych własnych oczekiwań i ustalonych wyników. Ile razy czułeś się zaniepokojony lub rozczarowany, ponieważ rzeczy nie potoczyły się tak, jak oczekiwałeś? Sam przechodziłem przez to niezliczone razy. Odczepienie się oferuje wyzwalającą alternatywę. Życie z przekonaniem, że choć możemy się bardzo starać, ostateczny wynik nie zawsze jest w naszych rękach. W codziennej praktyce odczepienie się staje sięć ćwiczeniem akceptacji. Na przykład, próbując poprawić ważne relacje, moje myśli często nadmiernie martwiły się o to, jak moje działania lub słowa zostaną odebrane. Nauczyłem się, że powinienem skupić się na byciu autentycznym i szczerym w moich interakcjach, zaniechując martwienia się o cudzą percepcję lub osiągnięcie pożądanego rezultatu. Ta zmiana skupienia nie tylko uwolniła mnie od wielu niepotrzebnego niepokoju, ale również pogłębiła moje relacje w sposób bardziej autentyczny i mniej wymuszony. Odczepienie się jest również centralnym pojęciem w filozofii stoickiej. Stoicy wierzą, że pokój pochodzi z akceptacji tego, czego nie możemy zmienić, koncentrując się na naszym własnym zachowaniu i postawie wobec okoliczności. Jak powiedział Epiktet, tylko wtedy, gdy akceptujemy bezużyteczność trzymania się tego, co niekontrolowalne, zaczynamy znajdować pokój. To podejście pomogło mi radzić sobie z wyzwaniami osobistymi i zawodowymi, z jaśniejszym umysłem i spokojniejszym sercem. Teraz, mówiąc bezpośrednio do ciebie, wyobraź sobie, że stajesz w obliczu trudnej sytuacji, czy to wyzwanie w pracy, czy też osobisty cel, który wydaje się nieosiągalny. Zapraszam cię do praktykowania odczepienia się. Zadaj sobie pytanie: nad czym mogę tu zapanować? Skoncentruj swoją energię na tym i pozwól reszcie odpaść. Wiem, że to niełatwe, ale z praktyką to podejście może uwolnić cię od wielu niepotrzebnego niepokoju. Aby wprowadzić odczepienie się w swoje codzienne życie, zacznij od małych kroków. Techniką, która okazała się dla mnie przydatna, jest medytacja akceptacji. Każdego ranka poświęcam kilka minut na zamknięcie oczu i głębokie oddychanie, akceptując każdą myśl i odczucie bez osądu. To wzmacnia moją zdolność do stosowania odczepienia się przez resztę dnia. Odczepienie się nie oznacza braku zainteresowania ani pasji, to mądrość niepozwalania, aby to, co znajduje się poza naszą kontrolą, cię pociągnęło. W końcu odczepienie się uwolni cię, aby żyć pełnią życia, akceptując naturalny przepływ życia z wdziękiem i siłą. I pamiętaj w słowach Marka Aureliusza: Opanuj swoje reakcje, a zdobędziesz swój pokój. Więc pielęgnuj myśli, które pozwalają ci być wolnym i być w spokoju, bez względu na to, co życie ci przyniesie. W krętej drodze życia często staje na skrzyżowaniu między pragnieniem a umiarem. Jako narrator mojej własnej historii, zapraszam cię do zastanowienia się, jak równowaga między tymi dwoma elementami może przekształcić nasze istnienie w prawdziwe i trwałe spełnienie. Wyobraź sobie na chwilę, że stoisz przed bankietem nieskończonych możliwości, każde danie reprezentujące pragnienie, ambicje, marzenie. Na początku czujesz pokusę, by wziąć jak najwięcej, napełnić swoją talerz do brzegu. Jednak nauczyłem się, że klucz nie tkwi w tym, ile gromadzimy, ale w tym, jak zarządzamy tym, co wybieramy. Znalezienie zdrowej równowagi w naszych aspiracjach jest fundamentalne. Chodzi o to, aby nie tłumić ani nie eliminować pragnień, lecz kierować nimi w taki sposób, by wzbogacić nasze życie bez jego przeciążenia. Pamiętam pewne popołudnie, kiedy spacerowałem po mieście, witryny pełne najnowszej technologii przyciągały moją uwagę. Moje początkowe pragnienie to zakup najbardziej innowacyjnego gadżetu, pędzony tą rządzą nowości. Jednak zatrzymałem się na chwilę i zastanowiłem, czy naprawdę tego potrzebuję. Czy to dodaje wartości do mojego życia, czy to tylko chwila przyjemności. To zatrzymanie pozwoliło mi zastosować skuteczną strategię zarządzania moimi pragnieniami i unikania nadmiernego pobłażania. Wybrałem oddalenie się i za każdym krokiem czułem, jak umiar uwalnia mnie od niewidzialnych łańcuchów stworzonych potrzeb. Umiar, ta tak ceniona w filozofii stoickiej cnota, nie tylko unika nadmiaru, ale także wzmacnia charakter. Jak mówił Seneka, nie jest biedny ten, kto ma mało, ale ten, kto chce więcej. Przyjmując umiar, nie tylko lepiej zarządzamy naszymi zasobami, ale także zyskujemy spokój i osobistą satysfakcję. Umiar uczy nas cieszyć się każdym momentem i cenić to, co mamy, zamiast żałować tego, czego nam brakuje. W moim doświadczeniu, interakcja między umiarem a stoicką mądrością objawia się najwyraźniej w czasie prób, gdy wyzwania się nasilają. Umiar służy jako kotwica, przypominając mi, że mogę kontrolować, jak reaguję na okoliczności. Chociaż nie zawsze mogę kontrolować same okoliczności. Ta istotna odporność pozwala nam kroczyć naprzód z pewnością siebie i gracją, nawet w największych burzach. Zapraszam Cię do zastanowienia się, jak umiar może poprawić naszą jakość życia. Pomyśl o ostatnim razie, gdy podjąłeś decyzję z umiarem i jak to wpłynęło na Twoje samopoczucie. Być może odmówiłeś oferty pracy, która obiecywała więcej pieniędzy, ale mniej czasu z bliskimi. Taka decyzja, choć trudna, z pewnością przyniosła ze sobą większy spokój i równowagę w twoim życiu. Więc następnym razem, gdy staniesz przed bankietem życia, pamiętaj, że umiar to nie tylko ograniczenie, ale świadomy wybór ku głębszemu i bardziej znaczącemu dobru. Zachęcam cię, abyś przyjął tę starożytną mądrość, tak ważną dzisiaj jak zawsze, i odkrył równowagę, która może uczynić twoje życie prawdziwym dziełem sztuki. Już od najmłodszych lat nauczyli mnie, że empatia to klucz, który otwiera drzwi do serca innych ludzi. Dziś chcę się z Tobą podzielić, jak ta głęboko stoicka cecha ukształtowała moje życie i jak również może odmienić Twoje. Empatia. Ta zdolność wczucia się w sytuację drugiej osoby, nie tylko nas łączy z innymi, ale także podnosi nas na wyższy poziom harmonijnego i sprawiedliwego istnienia. Marcus Aurelius, rzymski cesarz i filozof stoicki, kiedyś powiedział. To, co nie jest dobre de la ula, nie jest dobre de la pszczoły. To zdanie rezonuje w każdym akcie empatii, ponieważ rozumiejąc i dzieląc się uczuciami innych, uświadamiamy sobie, że dobrostan jednostki jest nierozerwalnie związany z dobrostanem zbiorowym. Przemyślałem szczególnie oświecający moment w moim życiu, kiedy spotkałem starą przyjaciółkę, która przechodziła kryzys osobisty. Zamiast udzielać niesoliczonych rad lub bagatelizować jej ból, postanowiłem po prostu jej wysłuchać. W tym bezpiecznym miejscu podzieliła się swoimi obawami i nadziejami, a praktykując empatię naprawdę zrozumiałem głębokość jej cierpienia. To wzmocniło naszą przyjaźń i nauczyło mnie niezapomnianej lekcji o ważności bycia obecnym. Kultywowanie empatii w naszych interakcjach może wydawać się zadaniem monumentalnym, ale w rzeczywistości sprowadza się do prostych i świadomych praktyk. Na przykład podczas rozmowy z kimś spróbuj więcej słuchać niż mówić. Zauważaj nie tylko słowa, ale także mowę ciała i emocje towarzyszące. To nie tylko pozwoli ci lepiej zrozumieć drugą osobę, ale także wzbogaci jakość twoich relacji. Związek między empatią a stoicką sprawiedliwością jest widoczny w sposobie w jaki traktujemy innych ludzi. Jeśli działamy z empatią, jesteśmy bardziej skłonni do bycia sprawiedliwymi, ponieważ rozpoznajemy, że każda osoba zasługuje na uwzględnienie i szacunek. W moim własnym doświadczeniu widziałem, jak małe, empatyczne gesty mogą rozwiązywać konflikty i budować mosty tam, gdzie wcześniej były mury. Wreszcie proponuję praktyczne ćwiczenie, które osobiście uznałem za transformujące. Każdego dnia spróbuj wykonać świadomy akt empatii. Może to być coś tak prostego, jak zapytanie kolegi z pracy, jak się naprawdę czuje, lub zaoferowanie swojego miejsca w transporcie publicznym. Zdziwisz się, jak te pozornie małe gesty mogą zmienić nie tylko twój dzień, ale także innych. Empatia to znacznie więcej niż przelotna emocja, to praktyka stoicka, która może wzmacniać nasze relacje i społeczności. Włączając ją w nasze codzienne życie, nie tylko poprawiamy świat wokół nas, ale także wzbogacamy się wewnętrznie. Zachęcam cię do wypróbowania jej samodzielnie i odkrycia transformującej mocy zrozumienia i dzielenia się uczuciami drugiej osoby. Pamiętaj, że w każdym akcie empatii zbliżasz się nieco bardziej do życia, którego pragniesz. Piękno prostoty to coś, czego często zapominamy w codziennym życiu pełnym komplikacji i stresu. Wyobraź sobie na chwilę, że stoisz przed rozległym oceanem. Fale poruszają się rytmicznie, a świeże powietrze muska twoją twarz. W tym momencie nie ma e-maili do odpowiedzenia, nie ma powiadomień, które cię ostrzegają. Jest tylko ty i bezmiar w scenie, która zaprasza do refleksji nad pięknem prostoty. To świadomość tego czego naprawdę potrzebujesz, a nie tego czego chcesz, uwalnia. W mojej własnej podróży postanowiłem zastosować tę mądrość i starałem się upraszczać swoje życie. Zacząłem od przestrzeni fizycznej, pewnego dnia postanowiłem posprzątać swoje studio. Podczas porządkowania każdego przedmiotu stosowałem surowy filtr, czy ten przedmiot naprawdę dodaje mi wartości. Wkrótce zatłoczony pokój przekształcił się w miejsce przejrzystości i celu. Nie tylko był bardziej przyjemny DLA oka, ale za każdym razem, gdy wchodziłem, moje myśli były lżejsze, bardziej gotowe na to, co naprawdę się liczyło. Ta przejrzystość przeniosła się także na obszar cyfrowy. Postanowiłem odinstalować aplikacje, których nie używałem, i ograniczyć powiadomienia, które ciągle przerywały mój dzień. Na początku cisza na moim telefonie była niepokojąca, ale z czasem zdałem sobie sprawę, że odzyskałem godziny mojego dnia, które teraz mogłem poświęcić na czytanie, pisanie. Czy cieszenie się chwilą spokoju? Ten proces nie był łatwy, a tutaj filozofia stoicka udzieliła mi wsparcia. Detachment nie polega na rezygnacji z rzeczy DLA, samej rezygnacji, ale na zrozumieniu, co jest istotne i uwolnieniu się od tego, co nie jest. Uwalniając przestrzeń w moim życiu, nie tylko znalazłem spokój, ale także odkryłem większą zdolność do doceniania małych szczegółów i chwil, które wcześniej umykały mi uwadze. A ty. Jesteś gotowy na rozpoczęcie tej podróży w kierunku prostoty? Pomyśl o tym przedmiocie, którego nie używasz od miesięcy, lub o aplikacjach, które otwierasz i zamykasz bez celu. Wyobraź sobie ulgę, jaką poczujesz, pozbywając się tego zbędnego ciężaru i skupiając się. Prostota nie polega tylko na pozbyciu się rzeczy materialnych, chodzi także o uproszczenie naszych interakcji, celów i nawet myśli. W praktyce może to oznaczać wybieranie projektów, które naprawdę rezonują z Twoimi wartościami, lub decydowanie się spędzać więcej czasu z tymi, którzy dają Ci energię, i mniej z tymi, którzy ją wyczerpują. Zapraszam więc Cię, który czytasz to, do rozważenia, jak możesz zastosować prostotę w swoim życiu. Nie musi to być ogromna zmiana z dnia na dzień. Zacznij od małych kroków, świadomych decyzji, które zbliżą Cię do życia mniej skomplikowanego i bardziej zgodnego z Twoimi prawdziwymi pragnieniami i potrzebami. Prostota to nie tylko styl życia, to droga do wolności. W drodze do realizacji naszych marzeń odkrywamy, że nie zawsze talent czy okazja decydują o naszym ostatecznym sukcesie, ale coś bardziej głębokiego i stałego wytrwałość. Nie ma potrzeby martwienia się o pokonanie tych, którzy stają na twojej drodze, jeśli będziesz trwał w swoim celu. Jest to refleksja, która echa stoickiej cnoty odwagi, przypominając nam, że droga do sukcesu jest wybrukowana wytrwałością naszego charakteru a nie tylko naszymi sporadycznymi działaniami. Pozwól mi opowiedzieć historię, która ilustruje moc wytrwałości w moim własnym życiu. Kilka lat temu postanowiłem napisać książkę o ludzkiej odporności, projekt, który od samego początku był wyzwaniem. W trakcie tego procesu napotkałem liczne przeszkody, surowe krytyki, odrzucenie przez wydawców i co najbardziej bolesne, wątpliwości wewnętrzne co do moich możliwości. Jednak każdego dnia trzymałem się mojego celu z prawie stoicką gorliwością. Każdego ranka, stojąc przed pustą stroną, przypominałem sobie słowa Seneki: Nie dlatego rzeczy są trudne, że nie odważamy się na nie. To dlatego nie odważamy się na nie są trudne. To cytowanie skłaniało mnie do kontynuowania, do pokonywania każdej krytyki i odrzucenia z przekonaniem, że każdy mały krok naprzód to zwycięstwo nad zniechęceniem i wiesz co? W końcu. Po latach ciężkiej pracy, po odrzuceniu wszelkich myśli o poddaniu się, moja książka została nie tylko opublikowana, ale także pomogła wielu ludziom radzić sobie z własnymi wyzwaniami. To nauczyło mnie istotnej lekcji. Wytrwałość może skutecznie przezwyciężyć najtrudniejsze przeszkody. Wytrwałość to nie tylko kontynuowanie, ale także utrzymanie się w obliczu przeciwności w chwilach, gdy wszystko wydaje się stracone. Wyobraź sobie, że jesteś pośrodku burzy. Wszystko wokół sugeruje, że powinieneś się wycofać, ale ty, patrząc w kierunku swoich celów, decydujesz się zrobić jeszcze jeden krok. To jest ten krok, który naprawdę się liczy. Inspirujemy się historiami tych, którzy przed nami osiągnęli wielkie rzeczy dzięki swojej wytrwałości. Ludzie tacy jak Thomas Edison, który doświadczył tysięcy porażek przed wynalezieniem żarówki elektrycznej, czy J.K. Rowling, która została odrzucona przez wielu wydawców, zanim jej seria książek Fantasy ujrzała światło dzienne. Te przykłady nie są tylko opowieściami o sukcesie, ale także świadectwem siły niepoddawania się. Zapraszam cię do spojrzenia na swoje własne życie. Gdzie potrzebujesz zastosować tę wytrwałość? Jakie wyzwanie unikasz, ponieważ wydaje się zbyt trudne? Pamiętaj, prawdziwa odwaga polega na kontynuowaniu krok po kroku, nawet gdy rezultaty nie są natychmiastowe. Z każdym wyzwaniem, z którym się mierzymy, mamy dwie opcje wycofać się czy kontynuować z odnowionym zapałem. Wybierając tę drugą opcję i integrując wytrwałość w każdy aspekt naszego życia, zbliżamy się krok bliżej do doskonałości. Nie dlatego, że jest łatwo, ale dlatego, że jest możliwe, a w tej możliwości tkwi prawdziwa istota stoickiej odwagi. Nagroda samowystarczalności to doświadczenie głęboko transformujące i wyzwalające. Jeśli kiedykolwiek znalazłeś się rozmyślając nad rozległym morzem i poczułeś nieopisaną pokój, dotknąłeś choćby na chwilę istoty samowystarczalności. Dziś chcecie zabrać w bardzo osobistą podróż, podczas której będziemy eksplorować nie tylko to, co oznacza być samowystarczalnym, ale także jak ta jakość może radykalnie zmienić nasze życie. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś na bezludnej wyspie. Wszystko, czego potrzebujesz do przeżycia, musi pochodzić z twoich własnych rąk i umiejętności. Choć to ekstremalny scenariusz, doskonale ilustruje on nagrodę samowystarczalności. Kiedy rozwijamy naszą niezależność emocjonalną i materialną, nie tylko przetrwamy, ale zaczniemy żyć z wolnością, którą może oferować tylko samowystarczalność. Na przykład pomyśl o typowym dniu w twoim życiu. Ile razy czujesz, że zależysz od czegoś lub kogoś, aby poczuć się kompletnie szczęśliwie lub zadowolonym. Teraz wyobraź sobie, jak zmieniłby się twój dzień, gdybyś mógł generować te uczucia od wewnątrz, niezależnie od czynników zewnętrznych. Właśnie wtedy samowystarczalność zaczyna snuć swoje czary, uwalniając nas od łańcuchów zależności. Strategią rozwijania tej niezależności jest zaczęcie od małych kroków. Naucz się rozwiązywać codzienne problemy samodzielnie, zanim poprosisz o pomoc. Ta praktyka nie tylko poprawia Twoje umiejętności, ale także wzmacnia Twoje zaufanie. Stawienie czoła nieznanemu samemu, chociaż na początku może być ono przytłaczające, stopniowo uczy, jak polegać na własnych zdolnościach. Samowystarczalność prowadzi również do większego wewnętrznego spokoju. Mniej dotknięty kaprysami i działaniami innych, nasz wewnętrzny świat staje się mniej burzliwy i bardziej spokojny. To nie oznacza, że powinieneś się izolować lub odrzucać towarzystwo i pomoc innych. Ale nauczyć się być w porządku ze sobą w każdej sytuacji. Prawdziwy spokój pochodzi z wiedzy, że możesz sobie poradzić z tym, co życie przynosi. Filozofia stoicka mówi nam o autarki, stanie całkowitej samowystarczalności. Stoicy wierzyli, że aby osiągnąć szczęście, musimy uwolnić się od naszych pragnień i awersji, zależnych od rzeczy poza naszą kontrolą. Praktykowanie samowystarczalności jest w wielu przypadkach drogą do tego uwolnienia. Aby rozwijać większą samowystarczalność w naszym życiu, sugeruję rozpoczęcie od praktycznych ćwiczeń. Ustal cele osobiste, które wymagają wysiłku poza Twoją strefę komfortu. Może to być coś tak prostego, jak nauczenie się gotować nowy przepis każdego tygodnia, zarządzanie swoimi finansami osobistymi, lub nawet pielęgnowanie małego ogrodu. Każde małe zwycięstwo nad sobą samym buduje zaufanie i szacunek własny. Samowystarczalność to nie tylko przydatna umiejętność. To sztuka, która głęboko wzbogaca życie. Kultywując ją nie tylko zyskujesz wolność, ale również zbliżasz się do prawdziwej istoty wewnętrznego spokoju. I pamiętaj, jak powiedział Epiktet, sekret szczęścia polega na pokochaniu wolności, którą samowystarczalność nam oferuje. Więc przejmij kontrolę nad tym, co możesz i znajdź wolność w odpuszczeniu tego, czego nie możesz kontrolować. Zmieniaj swoje życie dzięki mocy stoicyzmu, od spokoju ataraxii po siłę woli, Eksplorujemy potężne strategie osiągnięcia doskonałości osobistej. Po wspólnym zbadaniu tych tak głębokich i transformujących koncepcji, ważne jest, aby pamiętać, jak wiele może zrobić każdy mały krok i każda nowa idea, którą się uczymy w naszym życiu. Pamiętasz wszystko, o czym rozmawialiśmy na temat bycia wytrwałym, samowystarczalnym oraz jak praktykowanie empatii i prostoty może sprawić, że będziemy się czuli szczęśliwiej i bardziej związani z otaczającym nas światem? No właśnie, wszystkie te rzeczy pokazują, że jesteśmy zdolni do zmiany, wzrostu i lepszego życia, dzień po dniu. Jest bardzo ważne, abyś oglądający to był uważny i ciekawy, zawsze gotowy do nauki więcej. Bo wiesz co? Świat jest pełen niesamowitych rzeczy, które czekają, aby zostały odkryte przez ciebie. I nawet jeśli czasami rzeczy wydają się trudne lub zagmatwane, pamiętaj, że każdy z nas ma moc dokonywania zmian. Stawiania czoła wyzwaniom z uśmiechem i zamieniania złego dnia w wielką przygodę nauki. Więc nie zapomnij. Miej oczy szeroko otwarte, serce gotowe do nauki, a ręce gotowe do wdrożenia wszystkiego czego się nauczysz. Bo każda rzecz, którą się uczysz, nie tylko ci pomaga, ale może również oświetlić drogę innych ludzi wokół ciebie. Idźmy razem w tę ekscytującą podróż nauki i wzrostu, dzień po dniu. Dziękuję, że jesteś tutaj i do zobaczenia następnym razem.